Szanowni Państwo, w imieniu prezydenta miasta Tarnobrzega i władz, w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega od ponad 30 lat organizującego uroczystości na tym cmentarzu oraz naszego wspaniałego partnera, współorganizatora uroczystości, Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu imienia porucznika, kapitana już teraz Józefa Sarny, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę o zabranie głosu prezesa Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega, Adama Wójcika. Taką szczególną datą byłby 13 września. Tego właśnie dnia poległ dowódca obrony Tarnobrzega, porucznik Józef Sarna. To był człowiek niezwykły. Człowiek, który już przez całe swoje krótkie życie dowiódł swojego wielkiego patriotyzmu, zaangażowania w pracy, zarówno zawodowej, jak i społecznej. Myślę, że jest to najlepsza forma uczczenia pamięci tych ludzi, dzięki którym mamy dzisiaj wolną ojczyznę. Dzięki którym możemy kształcić naszą młodzież, możemy podtrzymać nasze narodowe tradycje, dzięki którym możemy myśleć i mówić po polsku. Poczet sztandarowy wyprowadzić. Złożenie wieńców i kwiatów, a następnie zapraszam na część artystyczną przygotowaną przez młodzież gimnazjalną. Nasze miasto i nasz dom, i my z bliska właśnie stąd. Pan kapitan, patron nasz, wciąż przyjaciel, dobra straż. Pan kapitan jednym z tych, co walczyli z wszystkich sił, by ojczyzna mogła żyć, Polak w Polsce sobą być. Nocą słyszę, jak coraz bliżej, drżąc i grając, krok się zaciska. A mnie przecież strój rzeźbił pyży, wychuśtała mnie chmurką łyska. A mnie przecież wody szerokie na dźwigarach swych niosły płatki bzu dzikiego. Bujne obłoki były dla mnie jak uśmiech matki. W 1918 roku kraj nasz strząsnął kajdany niewoli. Wydawało się, że Polacy już nigdy nie będą musieli walczyć o niepodległość. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie odmienna od wyobrażeń. W latach 1939-1945 dumni synowie Białego Orła znowu musieli chwycić za broń, by walczyć o swoje miejsce na ziemi. Dziś pragniemy oddać tutaj hołd tym wszystkim, którzy ofiarnie zmagali się z niemieckim najeźdźcą. 27 maja 1933 roku Adolf Hitler powiedział: nie chcemy wojny, której celem byłoby zagarnięcie milionów ludzi, nie pragnących być Niemcami i nie mogących się nimi stać. Nie będziemy nigdy usiłowali podporządkować sobie obcych. Nie będziemy w tym celu tracili na polach bitew milionów rodaków, których kochamy. Huk armat na wysokość łun wzniósł. Niebo wali się z trzaskiem, bezbronny, wbity pociskami w grunt. Błagam o karabin, jak skazaniec o łaskę. Miałeś tylko karabin, przy pasie granaty, 6 ładownic nabojów i bagnet na broni. Bunkrami twoimi były tylko chłopskie chaty. Nie miałeś takich fortec, jakie mieli oni.
Nie miałeś setek armat, tanków, samolotów na czołg. Szedłeś z granatem, z butelką benzyny, nie w okopach z betonu, a wśród wiejskich płotów. Wieniec pławy wplatałeś nowe wielkie czyny. Józef Sarna urodził się 21 września 1910 roku w Pilchowie w chłopskiej rodzinie. Dużo pracował w organizacji Strzelec. Dla ludzi, z którymi się stykał, był wzorem prawości i żołnierskich cnót. Sławił się obroną przeprawy przez Wisłę przed wojskami niemieckimi, które podjęły próbę sforsowania rzeki. Bohatersko trwał na swym posterunku do 13 września w miejscu, w którym oddał życie. Pamiętając o jego ofierze, mieszkańcy Tarnobrzega postawili symboliczny głaz. Kapitana pochowano na cmentarzu wojennym wśród innych obrońców przeprawy na Wiśle. Ilu ich padło? Niech nikt nie pyta. Ważna nie tylko liczba, krew, gruz, ważny heroizm, treść czasie skryta, miara dla dziejów, pokarm dla mus. Tym, co ich zwiedli, hańba wieczysta i niepamięci dziejowej pył, a im, poległym, cześć wiekuista. Ponad stepem nieprzejrzana mgła, opatruży kwiat, bo przez świat jasienko zginął za nim ślad. Przeszła zima, opatruży kwiat, bo przez świat jasienko zginął za nim ślad. Polska, zaatakowana od zachodu i wschodu, uległa przemocy. Ale nawet wrześniowa klęska nie złamała woli walki. Stopniowo zaczęły powstawać różne organizacje zbrojne, między innymi w 1939 roku utworzony przez Władysława Jasińskiego dywersyjno-bojowy oddział, z którego z czasem wyłonili się jędrusie. Z wrogiem zmagano się w kraju, jak i poza jego granicami, bo przecież polscy żołnierze walczyli na wszystkich frontach świata. Ze śmiechem, żeś we wrześniu swoje dzieje skończył. Obszarpany rycerzu spod Kutna, zaczerpnąłeś jedynie oddechu. Maginot i Tobruku, obrońco, rycerzu naszego jutra. Żołnierz, który zostawił ślady swojej stopy na wszystkich niedostępnych drogach Europy. Szedł naprzód, gdy nie mogli najbardziej zajadli i wdzierał się na szczyty, z których inni spadli. Zdobywszy wolność dłońmi skrwawionymi, dowiedział się nareszcie, że sam nie ma ziemi. I wtedy ktoś rozumny, nierozumny szałem powiedział mu: od dawna wszystko to wiedziałem. Wiedziałem, że nikt twoich ran ci nie oddzięczy, bo niczym krew, co płynie przy złocie, co brzęczy. I nigdy nikt nie liczył leżących w mogile, bo czym jest duch anielski przy szatańskiej sile? Jak żal mi, że ci oczy nareszcie otwarto. I powiedz sam mi teraz, czy to było warto? Lecz nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi.
polu biały krzyż. Nie pamięta już, kto pod nim śpi. Wreszcie pokonano hitlerowskiego najeźdźcę. Biały orzeł wzbił się ku słońcu, wieszcząc wszem i wobec, że oto znów ta, co nie zginęła, powstała z polskiej krwi. I wtedy całą przestrzeń, od porytej kulami ziemi po wysokie obłoki, wypełniła pieśń radości. Państwa, bardzo dziękuję młodzieży za piękny, wzruszający występ. Gratuluję talentów, pięknej interpretacji i wzruszających przedstawień. Dziękuję również autorowi scenariusza, oprawy muzycznej, paniom nauczycielkom za to, że mogliśmy uczestniczyć w pięknej, naprawdę pięknej inscenizacji. Na ręce pani dyrektor serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim uczestnikom, których miłość do ojczyzny, pamięć o bohaterach, troska o nasze miasto przywiodła na ten cmentarz. Szczęść Boże i do widzenia. A ja chciałam podziękować Oli, dlatego że Ola kończy pracę w muzeum, ale też żegna się z naszym miastem i wraca do rodzinnego Krakowa. Także to jest taka jedyna okazja, kiedy chciałabym za tą wieloletnią współpracę, za troskę, za pamięć serdecznie podziękować Oli. Naprawdę dziękuję i naprawdę życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję Bogusiu bardzo. Dziękuję też panu prezydentowi, wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości, uczniom i przede wszystkim moim nauczycielom. Pani Marioli Rurasz, pani Agnieszce Piątkowskiej, panu Markowi Kosiorowi i panu Miłkowskiemu, pani Beacie Śnieżek. I dziękuję wszystkim za przygotowanie i udział, i że nasi młodzi ludzie, pierwsze klasy gimnazjalne wytrwały mimo tego wielkiego upału. Ale wrzesień w 1939 roku też był upalny i ludzie dawali radę, bo musieli. Dziękuję ojcu, że zechciał z nami do końca uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Jeszcze raz dziękuję i wszystkiego dobrego na pozostały dzień. Zawsze nam towarzyszą we wszystkich zmaganiach. Opiekunów,
nauczycieli i uczniów tarnobrzeskich szkół. No i oczywiście niezawodne jak zawsze nasze tarnobrzeskie media. Czwarta już gra miejska, ponieważ zbiega się z rocznicami takimi dwoma. Rocznica śmierci kapitana Józefa Sarny, ale też rocznica urodzin doktora Michała Marczaka, który jest znaną postacią, ale nie aż tak bardzo i chcieliśmy przybliżyć. Stąd pomysł właśnie biblioteki pani Małgorzaty, żeby taką grę miejską właśnie też uczcić Michała Marczaka zorganizować, żeby poświęcić więcej czasu i czytelnictwu, bibliotekom i działalności samego Michała Marczaka dla Tarnobrzega. Także tak to już wyjaśniam, dlaczego tak w tym roku to było, że tu porucznik awansowany, kapitan Józef Sarna, ale jednocześnie Michał Marczak. Rocznica urodzin, druga rocznica śmierci, stąd połączenie tych dwóch bardzo ważnych wydarzeń w historii naszego miasta. Ja teraz zapraszam pana prezydenta, panią dyrektor, panią Małgosię o wręczanie nagród, a ja będę odczytywała wyniki wszystkich etapów naszych podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapraszam. W kategorii szkół podstawowych pierwszy ze Szkoła Podstawowa numer 3. Zapraszam. Nagrody też w imieniu pani Europosa Kaźwy Drukacielskiej przekazuje pan Sławomir Patyka. Drugie miejsce Szkoła Podstawowa numer 4. Zapraszam. Trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 9. Drugie trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 6. Zapraszamy.
trzecie miejsce w zespole ponadgimnazjalnym numer 1. Organizowanej przez Gimnazjum nr 3.
uhonorować wyjazdem do Brukseli na zaproszenie pani Elżbiety Łukaciejewskiej, ucznia z tej szkoły. Ucznia, który chodzi do trzeciej klasy gimnazjum, ucznia, który wiele dobrego wnosi do tej szkoły, jak również wiele dobrego wnosi dla naszego miasta, ponieważ jest między innymi radnym Młodzieżowej Rady Miasta. Jego młodszy kolega, jeżeli będzie dorównywał kroku, to być może spotkamy się za rok, a ten uczeń, o którym myślę i tak specjalnie przyciągam, żeby budować atmosferę, no nie będzie miał okazji w tej szkole już uzyskać tego zaproszenia, więc jeszcze raz serdecznie w imieniu pani europoseł Elżbiety Łukaciejewskiej na wizytę w Brukseli, tygodniową wizytę w tym miesiącu, zapraszam Wiktora Kurasia. Do zobaczenia w Brukseli w imieniu pani poseł. Życzę miłego odpoczynku.